Cześć, tu Gerard z Shopper. W tym materiale wideo opowiem Ci o nowym narzędziu, które pozwoli Ci jeszcze łatwiej zarządzać przesyłkami w Twoim sklepie. Shopper Przesyłki to kompleksowe rozwiązanie, dzięki któremu zyskujesz bezpłatną, wbudowaną integrację z wieloma firmami kurierskimi i punktami odbioru. Dzięki temu nie musisz już działać na własną rękę z szeregiem pojedynczych integracji. Dajemy Ci wygodne opcje zarządzania przesyłkami. Korzystasz z gotowych funkcji takich jak obsługa wielopaczkowości czy tworzenie szablonów przesyłek. Zatroszczyliśmy się o atrakcyjne ceny usług przewozowych, dzięki temu jesteś w stanie lepiej zaplanować wydatki w Twoim e-biznesie. Uruchomienie usługi jest błyskawiczne zaczyna działać zaraz po założeniu bezpłatnego konta, bez konieczności oczekiwania na weryfikację. Zapowiada się ciekawie? Zostań ze mną, a opowiem Ci całą resztę. Aby rozpocząć konfigurację shopper przesyłki, przejdź do zakładki Ustawienia, Obsługa zamówień, Formy dostawy. W tym miejscu u góry znajdziesz baner z możliwością uruchomienia usługi. Kliknij w przycisk Włącz usługę, który przeniesie Cię bezpośrednio do zakładki Ustawienia shopper przesyłki w formie dostawy, którą utworzyliśmy w ramach aktualizacji. Aby uruchomić usługę, wybierz opcję Utwórz nowe konto, podaj swój adres e-mail oraz NIP firmy i kliknij dalej. Na kolejnej stronie wypełnij wszystkie wymagane pola oraz zaznacz odpowiednie zgody. Hasło tymczasowe do twojego konta Apaczka zostanie wysłane na podany powyżej adres e-mail po zakończeniu procesu tworzenia konta. Osoby, które posiadają już konto w serwisie Apaczka, powinny wybrać opcję Mam konto Apaczka. Wpisać adres e-mail oraz NIP, a następnie potwierdzić tożsamość przy pomocy loginu i hasła do swojego konta. Po prawidłowym uruchomieniu usługi Shopper Przesyłki, w edycji Formy Dostawy pojawią się dodatkowe zakładki takie jak Dostosuj Formę Dostawy oraz Szablony Shopper Przesyłek. Zakładki, dane podstawowe oraz koszty dostawy nie zmieniły się i posiadają standardową możliwość konfiguracji. Natomiast zakładka ustawienia shopper przesyłek zyskała dodatkowe opcje, takie jak ustawienia usługi oraz powiadomienie o przesyłce. Sekcja ustawienia usługi umożliwia podanie numeru konta, na jaki mają wpływać środki z przesyłek pobraniowych, oraz wybór generowanej etykiety pomiędzy etykietą A4 dla standardowej drukarki, a etykietą dla drukarki termalnej, np. zebra. Jeżeli zechcesz otrzymywać powiadomienia dotyczące losów przesyłki po jej wysłaniu, w sekcji Powiadomienia o przesyłce możesz wpisać adres e-mail, na jaki mają zostać do Ciebie wysłane. Z kolei Twój klient otrzyma powiadomienia na adres podany przy składaniu zamówienia. Sekcja pozwala również na określenie, dla jakich statusów przesyłki powiadomienia e-mail mają być wysłane. Zakładka Dostosuj formę dostawy w lewej kolumnie daje Ci możliwość określenia typu dostawy. Opcja Dostawa do punktu odbioru pozwala Ci na wybranie przewoźników, których punkty odbioru mają pojawić się na mapie. Oznaczenie przewoźników w tym miejscu umożliwia klientowi wyświetlenie punktów odbioru w ramach jednej mapy z możliwością filtrowania po danym przewoźniku. Opcja dostawa bezpośrednio do klienta kurier jest opcją dostawy do drzwi klienta w ramach przesyłki kurierskiej. Ostatnia z zakładek, szablony shopper przesyłek, pozwala na utworzenie szablonów przesyłki, które mogą być wykorzystane do automatycznego uzupełniania danych podczas tworzenia przesyłki. Aby utworzyć szablon, kliknij przycisk Utwórz szablon przesyłki w prawym górnym rogu. Określ nazwę dla nowego szablonu, a następnie rodzaj opakowania, w jakim będzie nadana przesyłka. Ikony znaków zapytania podpowiedzą Ci, jakie są ograniczenia co do wysyłki tego opakowania. Szablony shopper przesyłek dają Ci możliwość skonfigurowania szablonu z dwóch podszablonów: podszablonu wymiarów oraz podszablonu danych nadawcy. Dzięki takiej metodzie konfiguracji w łatwy sposób utworzysz przesyłkę, wybierając odpowiednią opcję z listy. Wybierając opcję Karton lub Foliopak, masz możliwość skonfigurowania pod szablonów wymiarów, określających takie elementy jak wysokość, szerokość, głębokość, określenie wagi przesyłki na podstawie wagi produktów lub ręczne wprowadzenie wagi przesyłki. Dodatkową opcją jest możliwość oznaczenia przesyłki jako niestandardowej. Ikona znaku zapytania podpowie Ci, jakie przesyłki kwalifikują się jako przesyłki niestandardowe. Jeśli pozostawisz wprowadź wagę puste, będziesz mieć możliwość uzupełnienia go każdorazowo podczas tworzenia przesyłki z wykorzystaniem tego podszablonu. Aby zapisać podszablon, wprowadź jego nazwę i kliknij przycisk Zapisz dla koperty nie jesteś w stanie utworzyć podszablonu wymiarów, ponieważ posiada ona stałe, z góry określone wymiary. Dla przesyłek kurierskich istnieje możliwość nadania zamówienia w wielu paczkach w ramach jednego numeru przesyłki. Aby skonfigurować w ten sposób szablon, kliknij w przycisk Dodaj karton lub foliopak, a następnie postępuj analogicznie jak we wcześniejszym szablonie wymiarów. Sekcja Zawartość pozwoli Ci na wprowadzenie opisu zawartości przesyłki dla tego szablonu. Wprowadzona w tym miejscu treść będzie automatycznie wstawiana dla każdej przesyłki tworzonej w tym szablonie. Pozostawienie tego pola pustego pozwoli Ci na uzupełnienie go podczas tworzenia przesyłki dla konkretnego zamówienia. W sekcji Usługi Dodatkowe możesz określić, czy ten szablon przesyłki ma mieć domyślnie oznaczone korzystanie z usług dodatkowych. Takich jak ubezpieczenie czy powiadomienia SMS. Ikony znaku zapytania podpowiedzą ci więcej na temat danej usługi dodatkowej. W sekcji Sposób nadania przesyłki jako możliwe opcje masz do wyboru: Zamawiam kuriera, który odbierze przesyłkę, gdzie ustalasz przedział czasowy odbioru przesyłki z lokalizacji podanej w kolejnej sekcji o nazwie dane nadawcy. Pamiętaj, że dla szablonu nie możesz podać konkretnej daty, o czym poinformuje cię specjalny komunikat. Wygeneruj list przewozowy bez zamawiania kuriera, na przykład Mam umówiony stały odbiór. Korzystając z tej opcji, wygenerujesz etykietę paczki, a kurier odbierze ją w ramach umówionych stałych godzin odbioru przesyłek wprowadzonych w panelu Apaczka, które ustawisz dla każdego przewoźnika z osobna. Opcja dostarczą przesyłkę do punktu wybranego przewoźnika dla szablonu przesyłki będzie wkrótce dostępna. Obecnie ta opcja jest dostępna podczas tworzenia przesyłki dla danego zamówienia i pokażę, jak jej używać w dalszej części wideo. Ostatnia sekcja. Dane nadawcy dotyczy tworzenia podszablonu nadawcy, w którym uzupełnisz dane adresowe i kontaktowe. Aby ustawić szablon jako domyślny, zaznacz checkbox w prawym dolnym rogu kreatora i kliknij Zapisz szablon. Szablony przesyłek są współdzielone dla przesyłek z dostawą do punktu oraz dostawą kurierską. Jak widzisz, na szablon przesyłki składają się dwa podszablony. Podszablon wymiarów oraz podszablon nadawcy. Może się tworzyć niezależnie od siebie oraz niezależnie od głównego szablonu przesyłki. Dzięki takiemu rozwiązaniu możesz skonfigurować kilka podszablonów wymiarów oraz nadawcy i w łatwy sposób przełączać się pomiędzy nimi podczas tworzenia przesyłki, co znacząco przyspieszy cały proces. Aby utworzyć przesyłkę, przejdź do zakładki Obsługa sklepu, zamówienia, a następnie kliknij Utwórz przesyłkę. Przy zamówieniu złożonym z dostawą w typie shopper przesyłki. Jeśli jeden z szablonów został ustawiony jako domyślny, kreator przesyłki automatycznie otworzy się z wybranym szablonem przesyłki i uzupełnionymi polami. Jeśli nie ustawiono domyślnego szablonu, to będziesz mieć możliwość wyboru odpowiedniego szablonu z dostępnej listy lub uzupełnić wymagane pola na tym etapie. Jeśli zaszłaby potrzeba modyfikacji szablonu przesyłki, np. poprzez zmianę jej wymiarów lub zajdzie konieczność użycia innego podszablonu wymiarów, czy też nadawcy, również masz taką możliwość. W tym miejscu możesz wybrać punkt nadania przesyłki, o którym wspominałem przy okazji omawiania szablonu. Pojawi się mapa dostępnych punktów, w których możesz nadać przesyłkę. Po wyborze szablonu przesyłki lub skonfigurowaniu przesyłki w lewej kolumnie, prawa kolumna kreatora wyświetla usługi spełniające kryteria wprowadzonych danych wraz z cenami. Ceny z kolei aktualizują się w zależności od danych wprowadzonych w lewej kolumnie. Po rejestracji w usłudze za przesłane paczki co dwa tygodnie otrzymasz zbiorczą fakturę do opłacenia. Płacisz tylko kiedy korzystasz, nie wysyłasz, nie otrzymujesz rozliczenia. Wybierz jedną z dostępnych usług, za pomocą której chcesz wysłać zamówienie, i kliknij utwórz przesyłkę. Gotowe. Proste, prawda? Właśnie utworzyliśmy przesyłkę w ramach Shopper Przesyłki. Etykietę paczki odnajdziesz w zakładce Obsługa Sklepu, Przesyłki, klikając ikonę koła zębatego, a następnie wybierając wydrukuj etykieta paczki. Shopper przesyłki to świetne rozwiązanie dla sprzedawców, którzy chcą korzystać z najpopularniejszych firm kurierskich bez konieczności podpisywania umów z każdą z nich z osobna oraz bez deklaracji wolumenów paczek. Rozwijamy usługę w oparciu o Twoje potrzeby, a Ty zyskujesz usprawnienia w kolejnych aktualizacjach. Dzięki za dziś, kilometrów taśm i setek kartonów do spakowania. Cześć!